Wywiady Marioli to jest zupełnie inna historia. Wywiady Marioli są następstwem właśnie tego zamknięcia Wiadomości 24. Bardzo ciekawe nazwiska, jak na przykład pan Jerzy Sztur kilka lat temu, pan Jan Nowicki, jego syn Łukasz Nowicki, pani Stanisława Celińska. Bardzo miło wspominam ten wywiad. Za każdym razem towarzyszą mi aktorzy, którzy w latach ubiegłych byli moimi rozmówcami. Ja też chcę. Bo jak ty pracujesz? Powiedz, zdradź tajniki swojej pracy. Zdradzając tajniki swojej pracy, mogę powiedzieć, że wcale nie jest tak prosto, jak się każdemu wydaje, że po prostu idziesz na wywiad, zrobisz wywiad i masz wywiad, nie? Czy była taka rozmowa, z której nie jesteś zadowolona? Z jakichś tam względów? Tak, była taka rozmowa, z której nie jestem zadowolona. Moim wymarzonym wywiadem jest aktorka, rozmowa z panią Teresą Lipowską, którą od lat cenię i przede wszystkim oglądam w moim ukochanym serialu M jak Miłość, którego nie opuściłam ani jednego odcinka.